Dokument lokacyjny dla wsi Gratki został wystawiony w 1366 roku. Nazwę nowo założonej miejscowości zapisano jako Grawden. Jest ona pochodzenia staropruskiego i oznacza las liściasty. Pierwotnie wieś należała do dóbr biskupów warmińskich i była oddawana w dzierżawę szlachcie w zamian za służbę wojskową oraz czynsz. Pierwszym znanym dzierżawcą wsi był wspomniany w 1422 roku Reinik von Buxen. Z dokumentów z 1688 roku dowiadujemy się o szlachcicu Michałowskim, który bezprawnie domagał się możliwości łowienia ryb w jeziorze Nowowłódzkim. Następnym właścicielem był Andrzej Kantek, który zbudował kaplicę w ogrodzie przy dworze, w której w latach 1743-1782 odprawiano msze święte. Około 1880 roku właścicielami majątku Gratki została rodzina von Schulz. W tym czasie majątek obejmował wieś Gratki, folwark Plutki oraz leśniczówkę. Łącznie było to 706 hektarów. Major Friedrich Wilhelm von Schulz objął również administrowanie urzędem stanu w Sentalu. Działalność urzędu obejmowała swoim zasięgiem Sental, Dąbrówkę Wielką, Nowe Włóki, Plutki oraz majątek Gratki. Do zadań administratora należał rejestr urodzeń, ślubów oraz zgonów. Urząd ten major sprawował do 1913 roku. Po śmierci majora Friedricha Wilhelma von Schulzen, seniora i jego żony Anny, zaczął się powolny upadek majątku Gratki. W 1920 roku państwo pruskie przejęło zadłużony majątek i dokonało jego parcelacji. W budynku dworu utworzono szkołę. Rodzinie von Schulzen pozostawiono jedynie leśniczówkę, w której zamieszkali i otaczający ją piękny las. Po parcelacji majątku przez pruskie towarzystwo budowano osadnicze. We wsi Gratki dominowały dwa typy budynków mieszkalnych. Pierwszy z nich z płaskim dachem, kryty papą, wewnątrz dwa pokoje, kuchnia i tak zwana brudna kuchnia, która była połączona z budynkiem gospodarczym, który stanowił jedno z domem. Na górze wędzarnia i zazwyczaj jeden pokój. Drugi typ to dom ze spadzistym dachem, kryty dachówką, dwupokojowy, ze spiżarnią i kuchnią. Na strychu także znajdowała się wędzarnia i miejsce do przechowywania zboża. Większość z tych przedwojennych zabudowań przetrwała do dnia dzisiejszego, chociaż już w coraz mniej oryginalnym kształcie. 19 marca 1943 roku Friedrich Wilhelm von Schulz junior został pochowany w rodzinnym grobie przy rodzicach. Do miejsca pochówku prowadziła piękna aleja dębowa. Do dzisiaj zachowała się tylko jej część. 17 kwietnia 2019 roku odbyła się w Gratkach uroczystość odsłonięcia kamienia upamiętniającego miejsce spoczynku rodziny von Schulz. Obecnie Gratki są malowniczą, spokojną wsią leżącą pośród żyznych pól i kwietnych łąk.